Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, rozdział 9. Zaburzenia somatyczne związane z używaniem alkoholu. Wobec powszechnie panującego przekonania o dobroczynnym wpływie na zdrowie niewielkich ilości alkoholu, istotną rolą klinicystów jest podważenie tej tezy oraz praca nad poprawą świadomości pacjentów. Istnieją bowiem niepodważalne doniesienia naukowe, prezentujące wyniki licznych badań dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka. Brak jest natomiast rzetelnych dowodów potwierdzających tezę o terapeutycznych czy profilaktycznych właściwościach etanolu. Skłonność osób pijących szkodliwie do uzasadniania sięgania po alkohol w celach leczniczych powinna się spotkać z rzeczową argumentacją dotyczącą bilansu szkód somatycznych i psychicznych wynikających z picia. Szkodliwy wpływ alkoholu dotyczy całego organizmu ludzkiego. Po spożyciu alkohol jest wchłaniany do krwiobiegu, a następnie rozprowadzany do wszystkich układów i narządów wraz z krwią. Zanim jednak etanol pojawi się we krwi, wywiera wpływ na kolejne organy, z którymi ma kontakt: jamę ustną, przełyk, a wreszcie żołądek, gdzie zaczyna się jego wchłanianie. Alkohol. Etylowy jest substancją toksyczną i uszkadza na swej drodze błoną śluzową jamustny i przełyku, a także barierę chroniącą żołądek przed niszczącym wpływem obecnych tam naturalnie kwasów i enzymów. Kolejnym etapem jest obecność alkoholu w wątrobie, gdzie przebiega większość jego metabolizmu. Etanol jest rozkładany w wątrobie za pomocą wyspecjalizowanych enzymów według schematu zamieszczonego w dalszej części rozdziału. Rycina pierwsza. Mechanizm, w jakim alkohol szkodzi zdrowiu, jest bardzo różnorodny i zależy w dużej mierze od struktury oraz fizjologii poszczególnych narządów. Szczegółowe omówienie konsekwencji działania etanolu w poszczególnych układach i narządach omówiono poniżej. Układ nerwowy Układ nerwowy człowieka składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego czyli ośrodkowego układu nerwowego oraz nerwów obwodowych. Wiązek komórek nerwowych tworzących obwodowy układ nerwowy i przewodzących impulsy pomiędzy mózgiem a resztą ciała. Tkanka nerwowa charakteryzuje się dużą zawartością tłuszczu, a alkohol szczególnie intensywnie się w niej gromadzi. Uszkadzający wpływ alkoholu na komórki nerwowe wynika m.in. z jego bezpośredniej toksyczności i polega na ich niszczeniu, prowadzącym do obumierania. Nie jest to jednak jedyny mechanizm, w jakim dochodzi do upośledzenia funkcjonowania układu nerwowego w wyniku picia. Wynikające z nadmiernego spożycia alkoholu niedobory mineralne i witaminowe powodują postępujące uszkodzenie i zaburzenie funkcjonowania układu nerwowego, zarówno obwodowego, jak i ośrodkowego. Mimo iż odporność osób pijących na toksyczne działanie etanolu różni się indywidualnie w zależności od podatności genetycznej, tempa metabolizmu etanolu, sposobu odżywiania się, przyjmowania innych substancji o działaniu psychoaktywnym lub toksycznym, a także ogólnego stanu zdrowia, negatywne konsekwencje długotrwałego spożywania alkoholu pojawiają się w mniejszym lub większym stopniu u każdej uzależnionej osoby. Badania dowodzą, że osoby pijące nadmiernie są obciążone znacznie większym ryzykiem udaru mózgu w porównaniu z ogólną populacją. W neurologii wymienia się dwa podstawowe typy udarów mózgu: niedokrwienne i krwotoczne. Udar niedokrwienny jest związany z nagłym odcięciem dopływu krwi do poszczególnych obszarów mózgu. Może on wynikać z narastania zwężenia naczynia krwionośnego aż do jego zwężenia krytycznego czyli sytuacji gdy ilość dopływającej krwi nie jest wystarczająca do przeżycia komórek nerwowych Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji są procesy miażdżycowe powodujące zwężenie tętnic doprowadzających krew do mózgu Alkohol sprzyjając rozwojowi miażdżycy tętnic zwiększa ryzyko takiego niedokrwienia Mało podatne i sztywne z powodu procesów miażdżycowych naczynia czynią układ krążenia bardziej wrażliwym na wahania ciśnienia krwi. Długotrwałe picie alkoholu może doprowadzić do odwodnienia w kilku różnych mechanizmach, poniżej omówiono wpływ alkoholu na gospodarkę wodną i elektrolitową. Jeśli dojdzie do znacznej utraty płynów, krew zagęszcza się i może dochodzić do spadku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. W przypadku obecności miażdżycy, możliwości kompensacji tego stanu przez naturalne mechanizmy fizjologiczne są bardzo ograniczone. Krew płynąca pod niskim ciśnieniem, zagęszczona z powodu odwodnienia, nie dociera do tkanek, w tym przypadku do mózgu, w wystarczającej ilości. A ponadto może dojść do jej wykrzepiania wewnątrz naczynia. I powstania blokady w postaci skrzepliny zamykającej całkowicie krążenie krwi na pewnym obszarze. Dochodzi wówczas do niedokrwienia i udaru mózgu. Objawy takiego udaru zależą od tego, jaka część mózgu uległa niedokrwieniu i martwice. Każdy obszar mózgowia ma bowiem swoją szczególną funkcję. Jeżeli niedokrwienie ulega kora ruchowa, dochodzi do niedowładów lub porażenia. Czyli upośledzenia lub całkowitego uniemożliwienia wykonywania ruchów dowolnych. W przypadku, gdy obszar udaru jest rozległy i duża część kory ruchowej umiera z powodu braku dopływu krwi, obserwuje się niedowład lub porażenie całej połowy ciała z niemożnością wykonania ruchu obydwu kończyn jednej strony ciała. Jeśli niedokrwieniu ulega kora kontrolująca mowę, obserwujemy afazję. To jest brak zdolności mówienia lub rozumienia ludzkiej mowy, bądź obydwu jednocześnie. Niedokrwienie kory wzrokowej powoduje ślepota, słuchowej głuchota. Liczne drobniejsze udary prowadzą do stopniowego rozwoju otępienia, z zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji i znacznym pogorszeniem generalnego funkcjonowania intelektualnego. Z powodu wyżej omówionych przyczyn Ryzyko udaru niedokrwiennego jest u osób uzależnionych 1,6-krotnie większe, aniżeli w populacji ogólnej. Inną przyczyną uszkodzenia lub martwicy tkanki mózgowej są dary krwotoczne, których przyczyną jest wydostanie się krwi poza naczynie krwionośne i jej rozlanie w mózgu. Jego przyczyną może być pęknięcie naczynia spowodowane m.in. wzrostem ciśnienia tętniczego i uszkodzeniem ściany naczynia przez miażdżycę. Ryzyko udaru krwotocznego jest u osób uzależnionych od alkoholu ponad dwukrotnie większe niż w populacji ogólnej. W grupie osób uzależnionych rośnie także częstość pourazowych krwawień wewnątrzczaszkowych w stanie upojenia alkoholowego, Zwyczajne upadki mogą stać się wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ w tym stanie dochodzi do zaburzeń koordynacji ruchowej. Alkohol wyłącza w mózgu odruchy, które w normalnych warunkach odpowiedzialne są za minimalizowanie skutków urazu. Osoby nie będące pod wpływem alkoholu czy też innych substancji oduszających podczas upadku odruchowo chronią głowę, podpierają się kończynami, co pozwala zmniejszyć siłę uderzenia. Osoba pod wpływem alkoholu, upadając, uderza o podłoże bezwładnie, całym ciężarem ciała, co nierzadko zmniejsza rozległość urazu kończyn, ale jednocześnie uniemożliwia ochronę głowy. Stąd urazy czaszki, a co za tym idzie, mózgu. Są w takich wypadkach zarówno częstsze, jak i bardziej dotkliwe. Przewlekłe i nadmierne używanie alkoholu upośledza procesy krzepnięcia krwi. Za produkcję tzw. czynników krzepnięcia odpowiada wątroba, wrażliwa na uszkodzenie alkoholem. Czynniki krzepnięcia to białka, które uaktywniane kolejno w przypadku przerwania ciągłości naczynia krwionośnego, budują skrzep zamykający nieszczelne miejsce i uniemożliwiający dalsze wydostawanie się krwi do tkanek. Upośledzenie wydolności wątroby sprawia, że nie jest ona w stanie produkować właściwej ilości białek niezbędnych w tym procesie. W sytuacji niedoboru, braku bądź nieprawidłowego działania czynników krzepnięcia, każde krwawienie trwa dłużej, powoduje wynaczynienie się znacznie większej ilości krwi niż dzieje się to u osób zdrowych. Analogicznie jest w przypadku krwawienia do mózgowego. Przy niesprawnym układzie krzepnięcia trwa ono dłużej i obejmuje większy obszar tkanki mózgowej. Objęcie krwawieniem większych fragmentów mózgu powoduje obumieranie kolejnych neuronów, pociągając za sobą więcej nieodwracalnych szkód, objawiających się licznymi objawami neurologicznymi, o których wspomniano wyżej. Częścią mózgowia, która szybko i dotkliwie zostaje uszkodzona przez etanol, jest mózgak. Według badań przeprowadzonych na dużych grupach osób uzależnionych, częste spożywanie alkoholu powoduje zanik robaka muszczku u 30% z nich. Muszczek jest częścią środkowego układu nerwowego, znajdującą się w tylnej, dolnej części czaszki. Jego centralną część stanowi robak muszczku, którego podstawową rolą jest utrzymanie równowagi i prawidłowej postawy ciała. Często obserwowany i charakterystyczny dla osób pijących, Nadmiernie jest chwiejny chód z szeroko rozstawionymi stopami, chód na szerokiej podstawie. Jest on jednym z typowych objawów postępującego uszkodzenia muszczku. Innymi nieprawidłowościami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania muszczku są zaburzenie równowagi oraz niezborność i niezgrabność ruchów, a ponadto drżenie rąk utrzymujące się nawet mimo długotrwałej abstynencji. W przypadku uszkodzenia muszczku dochodzi do upośledzenia wykonywania szybkich, skoordynowanych ruchów, a gesty takich osób stają się nadmiernie zamaszyste i niezgrabne. Wynika to z faktu, że to właśnie muszczek jest odpowiedzialny za planowanie ruchu i dobieranie jego zakresu do planowanego zadania. W dalszej kolejności mogą pojawić się zaburzenia mowy w postaci tak zwanej mowy skandowanej. Mowa skandowana swoją modulacją przypomina sylabizowanie sprawia wrażenie dziwacznej i teatralnej. Jak dotychczas nie opracowano jeszcze metod swoistego i przyczynowego leczenia osób cierpiących na uszkodzenie muszczku. Podobnie jak w przypadku zaników kory mózgu, zdolność do regeneracji tkanki nerwowej muszczku pozostaje niewielka. Podstawowym celem leczenia pozostaje zapobieganie pogłębianiu się objawów i pojawianiu kolejnych. Zmniejszenie nasilenia objawów jest możliwe pod warunkiem rygorystycznej abstynencji od alkoholu, oraz uzupełnienia niedoborów mineralnych i witaminowych, często obserwowanych wśród osób uzależnionych. Stan neurologiczny takich pacjentów może jeszcze pogarszać polineuropatia obwodowa, często towarzysząca alkoholowemu uszkodzeniu musztku. Polega ona na uszkodzeniu nerwów biegnących z rdzenia kręgowego do całego ciała. Nerwy te przewodzą bodźce czuciowe z ciała do mózgu, a także bodźce ruchowe z mózgu do najdrobniejszych nawet mięśni odpowiedzialnych za wykonywanie ruchów. Według szacunków obecność objawów polineuropatii obwodowej stwierdza się u niemal 50% osób uzależnionych od alkoholu. Jej ryzyko rośnie wraz ze wzrostem ilości i częstości picia alkoholu. Jako podstawową przyczynę polineuropatii wymienia się niedobory niezbędnych składników odżywczych, przede wszystkim witaminy B1. Choroba polega na metabolicznym uszkodzeniu nerwów obwodowych i zaburzeniu przewodzenia przez nie impulsów. W początkowym obrazie pojawiają się dyskretne mrowienia i drętwienia w okolicy stóp, a w cięższych przypadkach także dłoni. Kolejnym symptomem są zaburzenia czucia, w tym czucia głębokiego czyli świadomości położenia części ciała. Czucie głębokie służy człowiekowi do określania położenia ciała. Gdy wyłączona jest kontrola wzroku, dzięki czuciu głębokiemu możliwe jest wykonanie precyzyjnych ruchów oraz chodzenie mimo zamkniętych oczu. Osoby pozbawione czucia głębokiego nie są w stanie określić położenia swoich kończyn i palców w chwili, gdy na nie nie patrzą. Kompetencje musztku i nerwów obwodowych czucia głębokiego przeplatają się w tym miejscu. Stąd, na przykład, osoba z uszkodzonym musztkiem. Nie jest w stanie trafić wskazującym palcem do czubka nosa, gdy zamknie oczy. W zaawansowanej postaci polineuropatii obwodowej do obrazu choroby dołączają się dolegliwości bólowe. Najczęściej obserwuje się bóle kończyn dolnych w okolicy stóp i podłudzi. Skóra na bolesnym obszarze staje się cieńsza. Z powodu zaburzeń czucia łatwiej dochodzi do urazów, zranień i rozwoju zakażeń. Upośledzenie czucia utrudnia bądź uniemożliwia odpowiednio szybką reakcję na czynniki uszkadzające. Ucisk obuwia, skaleczenia, odparzenia i temu podobne. Uszkodzenie nerwów obwodowych skutkuje ponadto znacznie nasiloną potliwością okolicy dłoni, i stóp. Leczenie chorych na polineuropatię alkoholową może być skuteczne. Warunkiem jego powodzenia jest jednak zaprzestanie picia alkoholu. W przypadku większości chorych na polineuropatię obwodową regularne przyjmowanie witaminy B1 przynosi znaczną poprawę i pozwala opanować większość objawów. Należy jednak pamiętać, że im bardziej zaawansowana i długotrwała jest choroba, tym rokowanie jest gorsze. Możliwe wczesne włączenie farmakoterapii i osiągnięcie abstynencji istotnie zwiększa szanse na pełne wyzdrowienie. Przewód pokarmowy wątroba. Wątroba stanowi główny narząd oczyszczający organizm z alkoholu, metabolizując go z szybkością około 10 g na godzinę. Spożywany alkohol jest częściowo rozkładany jeszcze w żołądku, dotyczy to jednak nieznacznej jego części. Większość wypitego etanolu dociera natomiast do wątroby, gdzie przy pomocy pierwszego enzymu, dehydrogenazy alkoholowej, jest przetwarzany do aldehydu octowego. Powstał aldehyd, jest natomiast metabolizowany przez kolejny enzym, dehydrogenazę aldehydową, do kwasu octowego. Z kwasu octowego powstaje zaś obojętny dla organizmu dwutlenek węgla i woda. Uproszczony schemat umieszczono poniżej. Istnieją wzory pozwalające przewidzieć w dużym przybliżeniu poziom alkoholu we krwi w zależności od wypitej jego ilości. Aby go oszacować, mnożymy masę ciała przez 70% w przypadku mężczyzn i 60% w przypadku kobiet, otrzymując masę płynów ustrojowych. Liczbę promili alkoholu we krwi obliczamy dzieląc ilość spożytego alkoholu w gramach przez ilość płynów ustrojowych. Liczba promili równa się ilość spożytego alkoholu gramy. 70 przez 60% razy masa ciała. Proponowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, dostępne na stronie internetowej PARPA alkoholowe liczydełko, wprowadzając dodatkowe parametry, pozwala na dokonanie bardziej precyzyjnych obliczeń. Ze względu na fakt, że to właśnie wątroba jest w najwyższym stopniu zaangażowana w metabolizm alkoholu, jest ona również głównym narządem, w którym zachodzą negatywne zmiany wynikające z picia. Okazuje się bowiem, że stłuszczenie wątroby rozwija się u prawie wszystkich osób uzależnionych 90-100%. Jeżeli z uzależnieniem współistnieje otyłość co jest dość częstym zjawiskiem, Ryzyko stłuszczenia wątroby jest w zasadzie stuprocentowe. Na rozwój tej choroby szczególnie narażone są pijące kobiety, ponieważ rozwija się i postępuje u nich widocznie szybciej niż u mężczyzn. Stłuszczenie wątroby ma zwykle początkowo przebieg bezobjawowy. Jedyną nieprawidłowością jest wówczas powiększenie wątroby stwierdzane w badaniu przedmiotowym lub ultrasonograficznym, USG. Niepokojące objawy niewydolności wątroby obserwuje się dopiero, gdy dojdzie do upośledzenia funkcji komórek wątrobowych hepatocytów. Mimo braku spektakularnych objawów początkowego stadium stłuszczenia wątroby zaobserwowano, iż choroba ta prowadzi do powstania toksycznych lipidów tłuszczów. Takie nieprawidłowo zbudowane tłuszcze są transportowane wraz z krwią do mózgu, gdzie uszkadzają komórki nerwowe, powodując w efekcie upośledzenie funkcji intelektualnych znacznie bardziej niebezpieczną i w zasadzie nieuleczalną chorobą wątroby, powodowaną nadmiernym piciem alkoholu, jest jej marskość. Marskość wątroby jest postępującą i nieodwracalną chorobą prowadzącą do jej niewydolności. Ponieważ to właśnie wątroba jest w swoistym laboratorium uczeszczającym organizm, jej niewydolność prowadzi do postępującego zatrucia substancjami, które w normalnych warunkach są w wątrobie metabolizowane a następnie usuwana. Kontynuowanie spożywania alkoholu powoduje pogłębianie się marskości, prowadząc do kolejnych powikłań. Marska wątroba składa się w dużym odsetku z tkanki łącznej stanowiącej jej naturalny szkielet. W warunkach zdrowia jest jej jednak znacznie mniej aniżeli w wątrobie z marskością. Tkanka taka powstaje w miejscu umierających w wyniku toksyczności alkoholu komórek wątrobowych. O ile hepatocyty posiadają zdolność metabolizowania i unieszkodliwiania trujących substancji, o tyle tkanka łączna jest pozbawiona takich możliwości. Ponadto marska wątroba staje się mniejsza i bardziej spoista, co powoduje utrudnienie przepływu przez nią krwi. Krew zaś, próbując ominąć obszaru utrudnionego krążenia, wytwarza alternatywne drogi odpływu. W ten sposób powstają bardzo niebezpieczne dla życia powikłania jakimi są żylaki przełyku. Krwawienie z takich żylaków jest ciężkim stanem obarczonym wysoką śmiertelnością. Poważnym powikłaniem długotrwałego zatrucia wynikającego z niewydolności wątroby jest encefalopatia wątrobowa. Istotą choroby jest postępujące uszkodzenie mózgu wynikające z nagromadzenia w nim dużej ilości szkodliwych substancji krążących we krwi. Upośledzenie pracy wątroby prowadzi nieuchronnie do śmierci chorego. Obecnie szacuje się, że około 60% pacjentów umiera w ciągu 4 lat od ustalenia rozpoznania niewydolności wątroby. Jedyną skuteczną metodą leczenia w takich sytuacjach jest przeszczepienie wątroby. Jest to operacja bardzo rozległa, o dużym ryzyku powikłań, w tym zgonu pacjenta w trakcie zabiegu. Dodatkową trudnością jest znaczny niedobór narządów do przeszczepu, który istotnie pogłębił się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Wielu pacjentów nie dożywa zatem chwili, gdy pojawia się odpowiednia dla nich wątroba. Z praktycznego punktu widzenia podkreślenia wymaga fakt szczególnej szkodliwości piwa, choć jest ono przez wielu niesłusznie wyłączane z grupy napojów alkoholowych, wydaje się istotnie sprzyjać. Rozwojowi marskości. Przełyk. Picie nadmiernych ilości alkoholu uszkadza w zasadzie cały przewód pokarmowy. W początkowym odcinku prowadzi do zapalenia błony śluzowej, przełyku. Inną, znacznie cięższą chorobą są żylaki przełyku, będące powikłaniem marskości wątroby. Mechanizm powstawania żylaków przełyku omówiono w części poświęconej alkoholowemu uszkodzeniu wątroby. Naczynia żylne są wówczas szerokie i przepełnione krwią, łatwo pękają, co prowadzi do bardzo niebezpiecznych krwawień. Skuteczność leczenia krwawień z żylaków-przełyku jest niewielka i wymaga natychmiastowej interwencji. Pierwsze w życiu tego typu krwawienie kończy się śmiercią ponad 25% chorych. W przypadku nawrotu krwawienia z żylaków-przełyku ginie nawet połowa pacjentów. Uzależnienie od alkoholu sprzyja rozwojowi raka przełyku. Ryzyko to jest jeszcze większe w przypadku osób palących papierosy. Rak przełyku jest szczególnie niebezpieczną chorobą, między innymi ze względu na fakt, iż zwykle jest wykrywany bardzo późno. Objawy pojawiają się bowiem dopiero w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Pacjenci zgłaszają się do lekarza, gdy nowotwór jest już bardzo rozwinięty. Rokowanie jest bardzo niekorzystne, a leczenie w większości przypadków nieskuteczne. Mimo włączenia odpowiedniego leczenia, w ciągu 5 lat od rozpoznania umiera 80% pacjentów. Żołądek. Alkohol sprzyja rozwojowi zapalenia błony śluzowej żołądka, a także powstawaniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnice. W normalnych warunkach produkowany przez żołądek kwas żołądkowy enzymy. Niezbędne do trawienia są izolowane od ścian wnętrza żołądka przez skuteczną barierę ochronną. W przypadku braku takiej ochrony, kwaśna treść żołądkowa może poważnie uszkadzać jego wnętrza. Zdrowy żołądek dysponuje wyspecjalizowanymi mechanizmami obronnymi, które zapobiegają jego zniszczeniu przez kwas solny. Aby mechanizmy te funkcjonowały właściwie, Konieczne jest utrzymanie prawidłowego krążenia krwi w narządach przewodu pokarmowego. Alkohol jednocześnie osłabia barierę chroniącą żołądek i stymuluje wydzielanie kwasu i enzymów. Sprzyja to postępującemu uszkodzeniu błony śluzowej żołądka, a w efekcie może prowadzić do rozwoju choroby przodowej i powstawania wewnątrz żołądka bolesnych nierzadko krwawiących nadżerek. Obecność choroby wrzodowej i zapalenia błony śluzowej żołądka wiąże się ze znacznymi dolegliwościami bólowymi. Choroba wrzodowa sprzyja również rozwojowi raka tego narządu. Uzależnienie od alkoholu poprzez wymienione wyżej mechanizmy zwiększa ryzyko krwawienia z żołądka, a nawet jego perforacji. Perforacja to przedziurawienie ściany żołądka, wymagająca natychmiastowej operacji chirurgicznej. W celu zamknięcia powstałego ubytku. Perforacja żołądka niesie ze sobą ryzyko ciężkich powikłań, również śmiertelnych i towarzyszy jej bardzo silny ból. Z powstałego otworu do wnętrza jamy brzusznej wylewa się kwaśna i żrąca treść żołądkowa, powodując ogromne spustoszenia okolicznych narządów i natychmiastowy rozwój zapalenia otrzewnej. W normalnych warunkach spożywany pokarm przesuwany jest z przełyku do żołądka, a jego cofaniu się zapobiega okrężny mięsień zamykający wejście do żołądka, dolny zwieracz przełyku. Jeśli mechanizm ten nie działa prawidłowo, dochodzi do cofania się kwaśnej i żrącej treści żołądkowej. Błona śluzowa wyściełająca wnętrze przełyku nie jest przygotowana na kontakt z enzymami trawiennymi. Zarzucanie zawartości żołądka do przełyku nazywane jest refluksem żołądkowo-przełykowym. Prowadzi on do powstawania nadżerek, ubytków i krwawień. Wiąże się z występowaniem zgagi, bólu, chrypki i kaszlu. Alkohol zmniejsza napięcie dolnego zwieracza przełyku. Powoduje jego rozluźnienie, sprzyjając występowaniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego. Trzustka Spożywanie alkoholu stanowi jedną z głównych przyczyn zarówno ostrego, jak i przewlekłego zapalenia trzustki. Ponadto, w uszkodzonej alkoholem trzustce, znacznie częściej aniżeli u osób pijących sporadycznie, dochodzi również do rozwoju raka. Ostre zapalenie trzustki wynika ze zatkania przewodów wyprowadzających, a następnie wydostawania się z nich enzymów trzustkowych. W normalnych warunkach rząd ten produkuje enzymy trawiące tłuszcze i białka, aby możliwe było ich wchłanianie i przyswojenie przez organizm. Niewydolność trzustki prowadzi do niedoboru enzymów trawiennych i uniemożliwia prawidłowy rozkład substancji odżywczych. Ostre zapalenie trzustki objawia się bardzo silnym bólem brzucha w okolicy nadbrzusza, a także upośledzeniem funkcji uszkodzonego w wyniku procesu zapalnego narządu. Niekiedy w przypadkach o szczególnie niekorzystnym przebiegu choroba ta kończy się śmiercią mimo włączenia właściwego i intensywnego leczenia. W ostrym zapaleniu trzustki śmiertelność wynosi około 15%. Przewlekłe zapalenie trzustki objawia się początkowo pobolewaniem w nadbrzuszu i symptomami niewydolności tego narządu. Podstawową funkcją trzustki, poza produkcją enzymów służących do trawienia pokarmu, jest wydzielanie insuliny. Insulina jest kluczowym hormonem regulującym stężenie glukozy we krwi. Trzustka ma bardzo dużą rezerwę funkcjonalną, co oznacza, że do nieprawidłowego trawienia i przyswajania substancji odżywczych z przewodu pokarmowego, w tym witamin i składników mineralnych, dochodzi dopiero, gdy zostanie uszkodzona większa część tego narządu. Gdy umiera większość komórek beta, obecnych w wyspach trzustkowych, Upośledzeniu ulega produkcja insuliny. Pozbawia to organizmom podstawowego mechanizmu kontrolującego poziom cukru we krwi, prowadząc do niekontrolowanego zwiększenia stężenia glukozy we krwi. W ten sposób, z powodu niewydolności trzustki, rozwija się cukrzyca. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, prowadzącą do niepełnosprawności i licznych powikłań. Następstwa wysokiego poziomu cukru są szkodliwe. Dla wszystkich narządów i prowadzą do przedwczesnych zgonów i inwalidztwa. Najbardziej niebezpiecznym dotyczącym trzustki powikłaniem nadmiernego picia jest rak tego narządu. Jest to choroba z reguły późno wykrywana. Objawy pojawiają się bowiem w bardzo zaawansowanym stadium, co znacznie utrudnia wczesne wykrywanie. Rokowanie jest bardzo niekorzystne. W ciągu pięciu lat od ustalenia rozpoznania. Mimo włączenia właściwego leczenia 95% chorych umiera. Układ krążenia szacuje się, że około 45% wszystkich przypadków kardiomiopatii roztrzeniowej jest wynikiem nadmiernego spożywania alkoholu. Kardiomiopatia jest ciężką i niezwykle trudną do leczenia chorobą mięśnia sercowego, istotą postaci roztrzeniowej Istnieje jeszcze kardiomiopatia przerostowa i restrykcyjna. Jest niemożność prawidłowego kurczenia się mięśnia serca. Utrudnia to w dużym stopniu pompowanie krwi do naczyń zaopatrujących wszystkie narządy. Następstwem kardiomiopatii rozstrzeniowej jest niewydolność serca czyli niezdolność serca do zaspokojenia potrzeb organizmu na przepływ krwi. Mimo leczenia 20% pacjentów cierpiących na tę chorobę nie udaje się uratować i umierają oni w ciągu 5 lat od ustalenia diagnozy. Jedynym czynnikiem, który pozwala istotnie poprawić rokowanie w kardiomiopatii rozszczeniowej, jest zaprzestanie pić alkoholu i utrzymywanie całkowitej abstynencji. Kolejnym powikłaniem używania alkoholu związanym z układem krążenia są zaburzenia rytmu serca. U osób zdrowych mięsień sercowy kurczy się regularnie w tempie nadawanym przez układ rozrusznikowy. Prawidłowy rytm serca ma średnią częstość 60 do 90 uderzeń na minutę. Toksyczny wpływ alkoholu oraz niedobory we krwi kluczowych dla prawidłowej kurczliwości rytmu pierwiastków potasu, wapnia i magnezu sprawiają, że praca serca staje się nieregularna. Bywa, że przedsionki i komory kurczą się w nierównym tempie. Taka nieskoordynowana praca poszczególnych części serca w przebiegu migotania przedsionków sprawia, że pracuje ono mniej wydolnie. Nadmierne spożywanie alkoholu wiąże się ponadto ze znacznie zwiększonym ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego. Okazuje się, że nawet wypijanie nieznacznie powyżej 20 gram czystego etanolu dziennie. Znacznie zwiększa zagrożenie rozwojem tej choroby. Nadciśnienie tętnicze w początkowych etapach rozwoju nie daje zwykle wyraźnych dolegliwości i może zostać łatwo przeoczona. Mimo to może prowadzić do poważnych powikłań w postaci m.in. zawałów serca, udar w mózgu, uszkodzenia nerek i siatkówki oka. Zaburzenia hormonalne spożywanie nadmiernych ilości alkoholu może powodować liczne zaburzenia hormonalne. Toksyczny wpływ etanolu prowadził mężczyzn do uszkodzenia jąder, impotencji i utraty libido. U kobiet uzależnionych pojawić się mogą zaburzenia miesiączkowania i owulacji. Alkohol stanowi zatem ważny czynnik prowadzący do rozwoju niepłodności zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. U pacjentów uzależnionych stwierdza się częściej aniżeli w populacji ogólnej nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Zahamowanie wydzielania hormonów przez tarczycę, czyli jej niedoczynność. Objawia się z powolnieniem psychoruchowym, wzrostem masy ciała, nietolerancją zimna, zaparciami i zwolnieniem pracy serca. Niedoczynność tarczycy jest szczególnie niebezpieczna w okresie ciąży i może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju płodu. Alkohol zwiększa wydzielanie niektórych hormonów stresu, przede wszystkim kortyzolu. Hiperkortyzolemia, w tym przypadku rzekomy zespół Cushinga, Wynika z nadmiernej produkcji kortyzolu przez nadnercza. Nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, wynikające z nadmiernego picia alkoholu, dodatkowo pogłębia ten stan. Zwiększone stężenie kortyzolu we krwi pociąga za sobą poważne powikłania zdrowotne. Typowymi następstwami hiperkortyzolemii są nadciśnienie tętnicze i otyłość. Charakterystyczna budowa ciała pacjentów wynika z odkładania się tkanki tłuszczowej, przede wszystkim w okolicy tułowia i twarzy. Twarz jest okrągła i sprawia wrażenie obrzękniętej. Ponadto nadmiar kortyzolu tłumi działanie komórek krwi odpowiedzialnych za odporność na zakażenia, co prowadzi do częstych infekcji i utrudnia ich leczenie. Hiperkortyzolemia zaburza proces gojenia się rana, także sprzyja rozwojowi kamicy nerkowej. Przekonanie o dobroczynnym wpływie piwa na nerki można tym samym uznać za nieuzasadniona, a wręcz szkodliwa. Jak wspomniano, osoby pijące nadmiernie są narażone na znacznie większe ryzyko urazów i wypadków. Zagrożenie złamaniami kości jest dodatkowo zwiększone z powodu częściej występującej w tej grupie osteopenii. Osteopenia to choroba kości, której istotą jest zmniejszenie jej gęstości. I mineralizacji. Alkohol zmniejsza twardość i wytrzymałość tkanki kostnej, również pośrednio, sprzyjając hiperkortyzolemii. Nadmierne stężenia kortyzolu zaburzają bowiem mineralizację tkanki kostnej. Układ krwiotwórczy, zaburzenia hematologiczne. Szpik kostny, znajdujący się w kościach długich i płaskich, jest tkanką, w której powstają komórki krwi. Alkohol powoduje zaburzenia funkcji szpiku kostnego, co prowadzi do upośledzenia produkcji krwinek. Toksyczny wpływ etanolu ponadto skraca ich życie i powoduje, że nie spełniają one prawidłowo swoich funkcji odpornościowych, transportowych i związanych z krzepnięciem. Ze względu na toksyczny wpływ alkoholu na komórki krwiotwórcze szpiku i nieprawidłową produkcję komórek odpornościowych u osób pijących nadmiernie, częściej dochodzi do rozwoju zakażeń. Również ze względu na wyniszczenie organizmu oraz obecność chorób współistniejących, układ odpornościowy pacjentów uzależnionych nie funkcjonuje prawidłowo. Większe ryzyko zakażeń może dotyczyć zarówno banalnych i powszechnych infekcji, np. przeziębień, jak i poważniejszych zakażeń. Wśród osób pijących nadmiernie stwierdza się znacznie częściej, aniżeli w populacji ogólnej, zapalenie płuc, gruźlicę, wirusowe zapalenie wątroby, a także choroby autoimmunologiczna. Choroby autoimmunologiczne wynikają z nieprawidłowego działania komórek odpornościowych prowadzącego do agresji układu immunologicznego wobec własnego organizmu. Najczęściej występującą chorobą autoimmunologiczną dotykającą osoby uzależnioną od alkoholu jest łuszczyca. Kolejnym powikłaniem uzależnienia od alkoholu, wynikającym ze szkodliwego wpływu etanolu na szpik kostny, jest niedokrwistość, anemia. Jest to dość powszechna nieprawidłowość obserwowana u osób pijących nadmiernie alkohol, a jej istotą jest niedobór hemoglobiny, czyli składnika krwi odpowiedzialnego za transport tlenu do tkanek. Niedotlenienie organizmu wynikające z niedokrwistości. Prowadzi do osłabienia i zmniejszenia wydolności organizmu. Zmniejsza się również tolerancję wysiłku. Organami szczególnie wrażliwymi na niewystarczającą podaż tlenu są serce i mózg. Stąd, w przypadku niedokrwistości, wzrasta dodatkowo ryzyko zawału serca i udaru mózgu, wynikających z upośledzenia transportu tlenu do tych narządów. Elementami krwi o kluczowej roli w tamowaniu krwawienia po przerwaniu ciągłości naczynia krwionośnego są płytki krwi. Nadmierne spożycie alkoholu prowadzi do małopłytkowości, czyli niedoboru płytek krwi. Efektem wynikających z niego zaburzeń krzepnięcia jest częstsze występowanie krwawień oraz ich przedłużanie się. U osób z małopłytkowością stwierdza się obecność na skórze charakterystycznych punkcikowych wybroczyn. Nowotwory. Używanie alkoholu poprzez liczne, omówione wyżej patomechanizmy, sprzyja występowaniu licznych chorób, w tym nowotworów. Jednym z kluczowych mechanizmów jest powstawanie karcynogenów w toku metabolizmu etanolu. Jednym z najsilniejszych czynników rakotwórczych jest aldehyd octowy, którego nadmierne gromadzenie się w organizmie nie tylko powoduje objawy kaca, ale przede wszystkim wielokrotnie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych. Toksyczne działanie Alkoholu prowadzi z jednej strony do powstawania komórek nowotworowych, z drugiej utrudnia ich eliminację przez organizm. Z dotychczasowych badań wynika, że używanie alkoholu jest ważnym czynnikiem ryzyka następujących chorób nowotworowych. Raka języka, raka krtani, raka gardła, raka piersi, raka przełyku, raka jelita grubego i odbytnice. Ponadto obliczono, że nadmierne spożywanie alkoholu skraca życie średnio o 16 lat. Wynika to z następujących obserwacji: Alkohol powoduje wiele chorób i zmienia ich obraz, stwarzając problemy diagnostyczne. Osoby uzależnione od alkoholu później zgłaszają się do lekarza. Często, mimo konieczności, nie podejmują leczenia groźnych dla życia chorób somatycznych. Leczą się niesystematycznie. Alkohol zmniejsza skuteczność rutynowej terapii wielu chorób. Alkohol zwiększa wypadkowość, również ze skutkami śmiertelnymi. Ryzyko popełnienia samobójstwa przez osoby uzależnione jest od 3 do 9 razy większe w porównaniu ze stwierdzanym wśród abstynentów. Zatrucia alkoholem bywają śmiertelne. Pytania kontrolne 1. Picie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju raka? Piersi. Jelita grubego, krtani, wszystkich wymienionych. 2. Powikłaniem nadmiernego picia alkoholu ze strony układu krążenia może być udar mózgu, zawał serca. 3. Metabolizm alkoholu zachodzi przede wszystkim w wątrobie, medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu. Koniec rozdziału 9. Zaburzenia somatyczne związane z używaniem alkoholu.